Bardzo miło jest przedstawić dwie osoby. Tomka Rząsę, panowie, pan nie ma. Znacie i trenera Rafała Batowskiego, który dzisiaj jest trenerem Krakowi. Tak jak mówiliśmy, przebudowujemy ten nasz sztab szkoleniowo-trenerski. Definiujemy nowe role. Nie na wszystkie pytania panu będziemy w stanie odpowiedzieć dzisiaj, albo że odpowiem precyzyjnie i proszę nie mieć pretensji, nie doszukiwać się drugiego dna. Po prostu sytuacja jest dla nas nowa, czeka nas sporo pracy, niekoniecznie może mnie, ale bardziej czeka Tomka Rząsę i trenera Łapowskiego i te osoby, które będą z nimi pracować. Jest w tej chwili koniec maja, mamy czerwiec na transfery. Ja przekazałem trenerowi informację, że te transfery są możliwe.